Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Przemek i widzimy się po raz kolejny na kanale gravelowy VeloPoint. A dzisiaj pogadamy sobie o tym małym urządzeniu, które trzymam w rękach. A tym urządzeniem nie jest nic innego jak radar. Radar, który dość mocno zyskuje popularność ostatnimi czasy, ze względu na to, że Garmin wypuścił bardzo fajną wersję, a jakby nie patrząc, Garmin jest bardzo dużą firmą, która produkuje tego typu rzeczy, rzeczy do nawigacji, lampki i tak dalej, więc Varia, czyli model 515 RTL, jeżeli się nie mylę, jest modelem, który był na rynku jedyny, jeżeli chodzi o radary tego typu. I większej konkurencji tak naprawdę ta Varia nie miała. I w pewnym momencie zaczęto szukać, zaczęto tutaj kombinować, próbować, produkować i tak dalej. I pojawiło się na AliExpress, czyli u naszych wschodnich sąsiadów, coś takiego jak Majin. Majin to jest chińska marka, która produkuje bardzo fajne rzeczy, takie jak na przykład trenażery, jakieś, nie wiem, liczniki między innymi. Właśnie to urządzenie, które trzymam w rękach, produkuje wiele fajnych rzeczy. Też pomiary mocy, widziałem korby, bo dzisiaj tam wchodziłem na stronę producenta. I naprawdę to wygląda całkiem przyzwoicie. I dużo dobrych opinii wylewało się na temat tego urządzenia, więc stwierdziłem, że warto by było go kiedyś spróbować. Zaczęliśmy współpracę z marką ze Stanów Zjednoczonych, która się nazywa Magic Shine. I Magic Shine produkuje swoje radary właśnie u Majin. Więc skoro zaczęliśmy działać, no to stwierdziłem, spróbujmy tych nowych rzeczy i weźmy sobie taki radar, który już użytkuję ponad tydzień, bo już tak mniej więcej mamy to w sklepie. Wygląda to mniej więcej tak, czyli dostajemy pudełeczko, w którym oczywiście mamy radar. Odłóżmy go sobie na bok. Mamy tutaj wiele gumeczek, które są potrzebne nam do montowania urządzenia. Mamy też sznurek, który zapobiega jakiemuś tam zgubieniu naszego radaru, gdy jeździmy na rowerze. Mamy oczywiście instrukcję, kabelek do ładowania, który się też tutaj znajduje. Oj, ciężko mi go stąd wyciągnąć, ale mamy go. Kabelek zwykły, jakiś nienadzwyczajny, bo zwykły, prosty kabelek. No i oczywiście mamy uchwyt. Czyli te wszystkie elementy mamy w zestawie razem z naszym licznikiem. Byłem bardzo oporny, jeżeli chodzi o radary. Nie chciałem za bardzo działać z takimi rzeczami. Stwierdziłem, że zwykła lampka mi przecież wystarczy. Po co mi radar, skoro mogę się obrócić i zobaczyć, czy coś nie jedzie, gdy na przykład skręcam w lewo, czy na przykład jadę sobie gdzieś tam ścieżką. Ale jestem z osób, które lubią jeździć ze słuchawkami. Lubię sobie słuchać muzyki podczas moich przebieżek rowerowych. I stwierdziłem, że może by było fajnie spróbować tego radaru. Użytkuję go ponad tydzień i tak jak na przykład dużym skokiem było dla mnie przejście z zegarka sportowego, którego używałem, jak jeździłem na rowerze x lat temu, na komputer rowerowy, było dla mnie mega dużym skokiem jakościowym, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, tak na przykład takim skokiem w tej chwili okazał się radar. I mimo tego, że stwierdzam, że jeżdżąc na gravelu go nie potrzebujecie, bo jesteście gdzieś tam w krzakach i w lesie i tam nie ma aut, które jeżdżą z tyłu, o tyle jeżdżąc na szosie stwierdzam, że jest to mega fajne rozwiązanie, bo przede wszystkim polepsza nam jakość i ja się już mocno na przykład przyzwyczaiłem, że już tej głowy nie obracam, tylko patrzę po prostu na licznik i patrzę, co jedzie za mną. Poza tym lubię wiedzieć, co jedzie za mną, tym bardziej, że jakość działania i dokładność tego radaru jest bardzo dobra. Ja uważam, że jest to rozwiązanie, do którego się można fajnie przyzwyczaić i polepsza nam dużo jazdę, więc myślę, że warto na niego rzucić okiem, tym bardziej, że rynek nie oferuje nam za dużo takich rzeczy i mamy do wyboru tak naprawdę na rynku polskim właśnie Majin i Garmina Varia RTL 515. Przejdźmy sobie do konkretów. Odpalimy sobie moje Wahoo i odpalimy sobie aplikację.
Więc przejdźmy do konkretów, odpalimy sobie Wahoo i odpalimy sobie aplikację. Oczywiście jak sobie weźmiecie tutaj instrukcję, to macie tutaj QR kod, którym możecie sobie zeskanować i ściągnąć tą aplikację. Nazywa się ona Margin Utility, jeżeli się nie mylę. Odpalmy sobie oczywiście radar, przytrzymujemy tutaj guzik troszeczkę dłużej, aż światełko się zaświeci. I oczywiście odpalając urządzenie, widzimy też tutaj na ekranie nasze urządzonko, więc sobie go szybko parujemy. I co jest fajnego w tym, czego nie ma Garmin? Przede wszystkim możliwość zmiany trybów. Garmin ma o tyle, może minus, nie minus, ale no fajna na pewno opcja, że tych trybów mamy tutaj dość sporo. Mamy solid mode, czyli stałe światło, które popatrzcie. Możemy sobie tutaj suwakami zmieniać, jeśli chodzi o jasność świecenia. Możemy sobie tutaj dać na 10%, ewentualnie dać na 200%, no i wtedy korzystamy z całej jego mocy. Producent podaje, że jest to około 20 do 40 lumenów. I w przypadku Garmina faktycznie to światło jest minimalnie słabsze, ale rozwiązanie samego światła, czyli ta rozpraszająca soczewka, która tutaj jest, sprawia, że te 40 lumenów są bardzo porównywalne do tego, co nam daje producent. 40 lumenów to jest tryb pulsujący, czyli tryb, do którego sobie tutaj wrócimy, czyli Quickly Flash Mode. Zobaczcie, jak on tutaj z 10 na przykład procent potrafi nam tutaj strzelić z 200%. I na przykład no, ze znajomymi jeżdżąc gdzieś na rowerze porównywałem, jak świeci Garmin. No, Garmin świeci minimalnie mocniej, co no, nie jest po prostu jakimś tam dyskwalifikacją, jest po prostu no jakimś tam plusem dla Garmina, ale nie ma to większego sensu według mnie, jeśli chodzi o to licytowanie się, co ma więcej lumenów, co lepiej widać. Każdy z tych radarów ma mniej więcej określoną widoczność na plus minus kilometr. W przypadku Garmina jest to 1,6 km, w przypadku tego urządzenia jest to około 1,2 km. Nie wiem, czy przed sekundką żeście zobaczyli, ale z trybu takiego migającego, gdy potrząsnąłem ręką, czy tak gwałtownie po prostu zahamowałem, zrobiłem taki ruch jakby hamowania, o, w tej chwili, to lampa zmieniła sygnalizację z takiej błyskowej na sygnalizację ciągłą. Ze względu na to, że w porównaniu do Garmina to urządzenie ma wbudowany bardzo mocny, bardzo taki precyzyjny czujnik hamowania, czego na przykład Garmin nie ma. I wtedy to światełko ładnie nam się podświetla na 2 sekundy około i zmienia swój tryb świecenia na taki typowy tryb, który nam dodatkowo dodaje jakby bezpieczeństwa, powiedzmy, i sprawia, że samochody, które gdzieś jadą z tyłu, mają akurat troszeczkę więcej dla nas jakby na nas po prostu spojrzenia, widzą nas troszeczkę lepiej. Wróćmy sobie jeszcze raz do trybów, czyli zacznijmy sobie od światła ciągłego, czyli solid mode, oczywiście 200, ewentualnie 10% świecenia. Możemy sobie wyłączyć radar, możemy go włączyć, możemy wyłączyć światło hamowania, możemy je włączyć, możemy sobie wyłączyć to światło, które tutaj mamy na dole, jest to światło warning light, czyli w momencie, gdy nadjeżdża do nas samochód, czego na przykład Garmin nie ma, lampa zaczyna nam bardzo szybko mrygać przez kilka sekund. W efekcie ostrzega pojazd, który jedzie za nami, że jest przed nim inny pojazd, który się porusza z mniejszą prędkością. Więc to jest bardzo fajny tryb, którego na przykład Garmin nie ma. Później jest flashing mode i tutaj możemy sobie dostosować światło, jakie chcemy. Możemy sobie ustawić, że my będziemy mieć taki tryb na przykład, możemy sobie tutaj taki tryb ustawić i tu jest flashing in the dark i flashing bright, czyli mamy tryby, które możemy sobie tutaj dostosować i tak samo możemy inne tryby powyłączać. Później mamy pulse mode, czyli taki zestawik, który możemy sobie też pozmieniać tutaj, jak nam się żywnie podoba, i w tym przypadku możemy sobie ustawić interwał pulsowania. Zobaczcie, tu jest około 2 sekund. Ale możemy sobie ustawić na przykład na 1 sekundę i wtedy nam ładnie lampeczka pulsuje troszeczkę szybciej. Później przechodzimy w peloton mode i to jest bardzo ważna rzecz, bo jadąc w grupie możemy sobie ustawić tą lampkę, żeby nie świeciła po innych ludziach i wtedy ona ma możliwość wyłączenia na przykład radaru, bo nie jest nam to też potrzebne, ale możemy sobie ustawić albo mocno, czyli tam na około chyba 6 lumenów, jeśli się nie mylę,
i możemy sobie ustawić ją na taką uśpioną, tylko żeby nas tam delikatnie było widać. No i rotation mode, to jest dla mnie ciekawy, śmieszny tryb w sumie. Zobaczcie, że tutaj nam lampka dookoła sobie miga i pływa. Bardzo fajna opcja. No i ostatnia, quickly flash mode. I zobaczcie, jak to potrafi bić już po oczach. No, mega, mega mocna lampka i moim zdaniem wystarczająca w zupełności do jazdy po ciemku. I oczywiście możecie sobie też ustawić power saving mode, czyli gdy chcecie na przykład, żeby lampka oszczędzała troszeczkę baterię, to możecie ustawić, że poniżej 60% na przykład procent włączy wam się ten tryb. Oczywiście auto sleep, czyli uśpienie lampki po 5 minutach, gdy nie będzie w ogóle żadnej reakcji z naszej strony, lampka nie będzie po prostu działać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację. Z ważnych rzeczy to jest jeszcze coś takiego jak tutaj ten tryb, który jest tutaj w górnym prawym rogu. Nie mogę go włączyć, bo sobie sparowałem z Garminem. Ale w każdym razie wtedy nam się przełącza telefon na taki jakby display do tego służący, gdzie pokazuje nam, że nadjeżdżają samochody. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację. No i oczywiście tutaj łącząc go na przykład z Wahoo, macie ten cały paseczek, który się pojawia na boku i nas sygnalizuje nam, że mamy akurat nadjeżdżający samochód z tyłu. Gdy na przykład będzie tych samochodów więcej, to tych samochodów wam się tutaj pojawi więcej. Ja osobiście uważam, że to wiele zmienia, w szczególności w takim momencie, jakim jesteśmy teraz, czyli okres taki jesienno-zimowy, gdzie to słońce, jakby nie patrząc, zachodzi troszeczkę szybciej. Zdarza nam się wracać po ciemku, ja za chwilkę będę wracał po ciemku, będę jechał oczywiście z tym radarem i naprawdę patrząc przez ten pryzmat zmienia to znacząco postać rzeczy i myślę, że warto zwrócić uwagę na tego typu urządzenia. Co ważne, jeszcze jeżeli chodzi o samą konstrukcję, w zestawie dostajemy uchwyt Garmina, uchwyt, który jest, na którym jest mocowana właśnie ta lampka. On się składa z dwóch elementów, czyli zwykłej takiej klatki, która mocuje nam lampkę do sztycy i guma. Guma akurat jest fajnie zrobiona, bo gumka jest pod różne profile rur. Właśnie pod płaską rurę, pod taką wyżłobioną, jak na przykład w moim Super Sixie i pod okrągłą rurę. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, same radary Ivaria i Magin są moim zdaniem identyczne. Wiele się nie różnią, jeśli chodzi o wielkość, ale różnią się konstrukcją. Garmin Varia ma tutaj soczewkę w środku i w efekcie ma jedną mocną lampę, tutaj akurat jest rozproszone światło dookoła, a guzik włączający jest w środku tego światła. Oczywiście całość jest wypukła i jak w Garminie mamy na przykład dwa oczka boczne, które świecą nam, pokazując na przykład od boku nadjeżdżającym pojazdom, że jedziemy, tak w przypadku tego jest taka, można powiedzieć, eliptyczna konstrukcja, która jest taką konstrukcją 3D, więc widać nas od boku, jeśli chodzi o to światło, o działanie tego światła. Bardzo dużym plusem, jeżeli chodzi o ten produkt, czyli o Magic Shine'a, mamy ładowanie USB typu C, a w przypadku Garmina jest to zwykłe micro USB. Jakby nie patrząc, świat podąża dalej i USB typu C staje się najbardziej popularnym jakby typem ładowarek, więc i tutaj fajnie, że się znalazło, tym bardziej, że na przykład Wahoo jest na typu C, to jest na typu C, jakieś lampki są też na typu C, więc fajnie, jak wszystko już będziemy mieć na jednym kablu, a nie musimy tych kabli używać nie wiadomo ilu. Co do samego covera chowającego nam ładowanie, gniazdo ładowania, jest bardzo gruby i myślę, że tu żadna woda się nie dostanie. Ja też używając tą lampkę na co dzień, jeżdżę w deszczu, w błocie i nic się tej lampce nie dzieje. Oczywiście norma, która jest tutaj użyta, jeżeli chodzi o normy wodoodporne, to IPX7, czyli bardzo wysoka norma. Do tego mamy konekcję, czyli komunikację za pomocą protokołów ANT+ i Bluetooth. I co jest bardzo istotne, można sobie kupić na przykład jeden radar, jeździć w grupie i możecie się podłączyć do tego radaru w kilka osób. Ja to akurat testowałem na dwóch osobach i działa. Nie wiem, nie próbowałem tego na trzech, na czterech, ale w każdym razie myślę, że nie powinno być problemu, żeby podłączyć więcej osób pod tą lampkę. Fajny plus, myślę, że duży bajer, dość ważny. Co ważnego, jeśli chodzi o ten uchwyt,
Garmin tego na przykład nie daje, a ci dają na przykład fajny sznureczek, żeby nie zgubić lampki, gdy jedziemy na rowerze. Po prostu zahaczamy sobie gdzieś przez pręt na przykład od siodełka i przeciągamy sobie przez tę lampeczkę, bo tutaj mamy takie gniazdo specjalne na ten sznurek. No i najistotniejsza, moi drodzy, rzecz, czyli jak długo to będzie działać. Producent podaje, że do 18 godzin w zależności od użytego trybu. Myślę, że bardzo sporo. Z mojego doświadczenia używam to tydzień, ładowałem to tylko raz i mam tam około 40% ponad. A używam to jeżdżąc nocą głównie, bo wracam z pracy i muszę ten kawałek przejechać. Więc myślę, że całkiem dobry tryb działania. Jeśli chodzi o światło ciągłe, jest to około 6 godzin. Bardzo dużo według mnie. Ja używam oczywiście tych mieszanych trybów. Te tryby oczywiście możecie sobie zmieniać, możecie sobie kombinować, jak Wam się żywnie podoba, jeśli chodzi o te tryby. Możecie włączać ciągły tryb, możecie włączać pulsujący tryb, a wszystko robicie za pomocą tego guzika, który tu macie. Zobaczcie. Przełączył nam się tryb. Kolejny, kolejny i kolejny. I ostatnim chyba z tych trybów jest zwykły radar, czyli bez żadnego świecenia. I w momencie, gdy będziemy hamować, to on dopiero się wtedy zaświeci. Urządzenia Magic Shine Magin, fajnie nazywające się Simi 508, czyli zobacz mnie 508, bo wersja Magin bez brandowania Magic Shine nazywa się L508, jeśli się nie mylę. W tym przypadku mamy Magic Shine Simi 508, ze względu na to, że współpraca Magic Shine'a, czyli producenta ze Stanów Zjednoczonych z tą marką chińską Magin, no jest dość, myślę, że owocna, więc stwierdzili, że zmienią sobie nazwę tego urządzenia. Urządzenia są już oczywiście na velopoint.pl, możecie sobie tam je zakupić. Fajne urządzenie, bardzo polecam. Ja się nie mogłem długo przekonać, byłem nawet, powiem szczerze, ostatnią osobą, która chciałaby kupić te rzeczy. Od tygodnia ponad używam i nie mam zamiaru się z tym rozstawać. Bardzo, bardzo polecam, w szczególności na taką porę, jaka idzie, czyli zima i jesień. No i też wiosna, bo pamiętajmy o tym, że na wiosnę też jest bardzo podobnie jak teraz. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!